Jakiś czas temu informowałem Was o wydarzeniach z Żyrardowa, gdzie zorganizowany tam patrol obywatelski wymknął się spod kontroli, a jego uczestnicy zaatakowali napotkanych w mieście cudzoziemców, a następnie siłowo wtargnęli i zdemołowali budynek, w którym na co dzień mieszkali pracujący imigranci. Rasiści z Żyrardowa zaatakowali i pobili migrantów. Jakby chcieli dokonać pogromu, pisały wówczas media głównego nurtu. Zostaw łapkę w górę, jeżeli popierasz inicjatywę patroli obywatelskich. Jak się okazuje, do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa Dokonać tego mieli według Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich Policjanci, którzy zabezpieczali wówczas przemarsz patrolu. Informuje, że z informacji uzyskanych przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych wynika, że policjanci z Żyrardowa swoją bezczynnością okraniali działalność agresywnych rasistowskich patroli obywatelskich, czytamy na oficjalnym profilu ośrodka. Według przekazanych przez nich informacji i tutaj cytat, policjanci z Żyrardowa mogli też bezczynnie przyglądać się też biciu i napadom na osoby odmiennej tożsamości etnicznej i narodowej. W tej sytuacji byliśmy zmuszani złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Zawiadomienie takie zostało przez nas skierowane do Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Informuje ośrodek. W Żyrardowie 21 września zebrał się patrol obywatelski, który później przemaszerował ulicami miast. Według medialnych informacji, relacji świadków oraz nagrań uczestnicy w czasie patrolu mieli pobić kilku cudzoziemców, a następnie ruszyć na ośrodek, w którym zatrudnieni imigranci z kilku krajów na co dzień pracowali. Nagrania rejestrują wydarzenia w hostelu, gdzie wdarli się ludzie z patrolu. Widać grupę kilkunastu mężczyzn, rzucających przedmiotami i próbujących dostać się dalej do budynku. Mieszkańcy, broniąc się, użyli gaśnic proszkowych, którymi zaczęli pryskać w kierunku napastników. Czytamy w komunikacie policji, która bada tę sprawę. Po tych wydarzeniach z miasta wyjechało kilkudziesięciu zagranicznych pracowników, którzy porzucili również swoje dotychczasowe miejsca pracy. Jak przekazał prezes jednego z zakładów produkcyjnych, który ich zatrudniał, z miasta wyjechało 70% pracowników jego firmy. Wszyscy to obcokrajowcy.